Jestem w trakcie działań dziennikarskich, to jest moja legitymacja dziennikarska. Nie okazał tutaj żadnej legitymacji na wejściu dla osoby tutaj, dla ochrony. Nie mam takiego obowiązku. Ma pan taki obowiązek, bo jest tutaj regulamin sądu. Podstawa prawna. To jest regulamin wewnętrzny sądu, jest to zarządzenie. Czy to jest miejsce, czy to jest ogródek prywatny pani Krystyny, prezes? Zarządzenie sądu, tak? Proszę mi pokazać. Proszę pokazać. Gdzie jest to ustanowionym prawem w Polsce? To sobie już znajdzie... Nie. Stronę to ja znalazłem. Ja wszystko w porządku. Tylko teraz pana, żeby włączył pan tą kamerę, tak? Nie. Dlaczego? Z jakiego powodu mi pan tego nie nakazuje? Proszę pana, tu jest moja informacja dziennikarska. Ale pan się nią nie ukazał na początku, także proszę się wrócić. Proszę odejść ode mnie. Dlaczego mam od pana proszę odejść? Ode mnie odejść. Zostanie to odebrane pana siłą, tak? Proszę się wrócić na dół, okazać legitymację i poprosić prezes sądu, aby wyraziła zgodę. Czy pan jest poważny? Jeszcze nic Przepraszam nie mówię bardzo. O użyciu siły, tak? Nie rozmawiam pan z panem. Pan powiedział, że użyje pan siły. Proszę mi okazać dokument, bo na razie nie wiem, z kim rozmawiam. Proszę bardzo, tu jest mój dowód osobisty. Tu jest pana dowód. To jest moja legitymacja dziennikarska. Proszę jeszcze pana o wyłączenie tej kamery. Nie. Dlaczego pan jej nie chce wyłączyć? Jeżeli tak? jest funkcjonariuszem policji, wytłumaczy mi pan podstawę prawną prawa takiego, które obowiązuje w Polsce, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to ja natychmiast zrobię to, co pan funkcjonariusz chce. Jeżeli pan funkcjonariusz stwierdzi, że tutaj są jakieś czynności prowadzone, mam się przesunąć tutaj, ja to zrobię. Ja odpowiem na każdy taki postawiony argument, który jest dla mnie jasny, czytelny, zrozumiały. To, co pani Krystyna sobie tutaj napisała na stronie, ten regulamin własny, taki jak na własnym podwórku, na własnym ogródku, to proszę bardzo, z całym szacunkiem ale do pani prezes. Pani jest prezesem tego sądu. Tak. I ma moc do tego, aby to napisać. To proszę mi to pokazać według prawa, według ustawy, według dziennika ustaw. Ja opieram się na zarządzeniu, które wydała prezes sądu. A ja się nie opieram. Ja stoję i po prostu mówię tylko jedno. Jeżeli prezes napisze, że ja mam nie wchodzić w bluzie w kwiatki, to ja z całym szacunkiem, ale pani Krystyny, prezes sądu... Pan nie będzie mógł wejść tutaj w bluzie w kwiatki. Tak to wygląda. To jest miejsce publiczne i żadna pani prezes mi nie będzie mówiła, co ja mam robić. Proszę pana, czy pan jest funkcjonariuszem policji, czy pan się wczoraj tutaj znalazł? Proszę mi z całym szacunkiem do mnie podejść, pozwolić mi działać jako dziennikarzowi i nie przeszkadzać mi. Ale pan się nie ukazał tą legitymacją tutaj to na teraz się panu okazuje. Ale to nie mi. To jest tutaj w regulaminie, jak i tym, jak i wcześniej. Ja nie mam obowiązku. Że pan musi się okazać legitymacją. Nie mam obowiązku. Ja jako... obecną teraz panu powiem tak. Ja pana wylegitymuję, sprawdzę pana tutaj w naszym systemie i z interwencji będzie sporządzona notatka za naruszenie tego zarządzenia prezes sądu. I tutaj wszystkich świadków proszę o też dokument tożsamości celem... Nie jestem żadnym świadkiem. Jak na razie obwiniony, więc nie będziemy pewnie... Ale nie, tutaj teraz jest interwencja policji. Ale ja nic nie słyszałem. No to nie wiem. Ja pana proszę o dokument, tak? Ja panu tego nie dokumentuję. No to proszę podać mi dane z wypowiedzi. Ale na jakiej podstawie pan sobie nie dokumentuje? Na takiej podstawie, że wykonuje tutaj czynności, jest pan świadkiem. Ale jakim świadkiem jest, proszę pana? Nie słyszałem. Jak pan nie słyszałem? Jestem głuchy. No to stawi pan się na komendę i pan wtedy powie, że pan nic nie słyszał. Czy ja mogę swój dowód osobisty? Ja bym chciał, żeby pan spisał moje dane, a później zajął się innymi osobami, bo ja ten dowód potrzebuję. Nie, ja muszę sprawdzić, tak, czy on jest nieutracony, czy pan nie figuruje tutaj w systemie. To proszę sprawdzić, a później zająć się innymi osobami, dobrze? Nie, bo inne osoby mogą mi tutaj... No to pan może poprosić te inne osoby, żeby pozostały, ale nie ma pan prawa przytrzymywać mojego dowodu, zbierając sobie dokumenty. Za chwilę pan pomyli dokumenty, ja będę miał z tego powodu problemy, tak? Pan nie musi mi tutaj mówić, co ja mam robić, tak? No, ja najpierw proszę o pana. Wylegitymuje się pan, wylegitymuje się ja. A może pan nie będzie mi pan tutaj stawiał, co tutaj kto ma robić. A może pan na początku podać dokument? Skąd mamy wiedzieć, że pan sobie tej kamizelki nie przywłaszczył z otwartego radiowozu w Gryficach? Nie ma takiej sytuacji. A ja nie wiem, z kim my rozmawiamy tak naprawdę. Przedstawiłem się na początku. Ale to, że ja powiem, że jestem Lenin, to znaczy, że jestem Leninem? I pan może być wzywany na interwencję, ale niech mi pan poda podstawę prawną tego, co pan ode mnie chciał. Bo pan tu przyjechał nieprzygotowany, pan nawet nie wiedział, co pan ode mnie chce. Jaka podstawa prawna? Otworzy pan sobie nagranie, pan będzie wiedział. Ale jaka podstawa prawna? Prawnej. Pan przychodzi z jakąś kartką wydrukowaną z internetu i pan mówi, że to jest podstawa prawna w miejscu publicznym? To proszę pana. Ja też mam jakąś kartkę. Proszę pana, a kiedy pan będzie tutaj następnym razem? Bo ja sobie wydrukuję regulamin, że w tym sądzie na odległość metra nie mam się prawa nikt do mnie zbliżyć. I co pan będzie na interwencję przyjeżdżał? Pan nie ma tutaj takiej, wie pan, władzy, żeby sobie wydrukować. A prezes ma, tak?
Prezes ma. Mhm. Ja myślałem, że według konstytucji organy władzy publicznej mają nadane kompetencje i żadna prezes nie może sobie po prostu robić tak, żeby sobie po prostu ustanawiać prawo. Bo z całym szacunkiem dla pani prezes, szanownej pani prezes, ona ma prawo stanowić tutaj regulamin według obowiązującego prawa, ale nie ma obowiązku wykraczać... Jeszcze nie skończyłem czynności. To poproszę w takim razie mój dowód. Jeszcze pana nawet nie zapisałem. Ale nie wiadomo, dostał pan, kto to jest ten pan. Przepraszam, dostał pan, spisuje pan moje dane, nie przedstawił pan swojej legitymacji, proszę o okazanie legitymacji. Proszę dowód z powrotem. Mówię do pana. Czynności. Najpierw proszę, mi podać legitymację pana. Proszę pana, czy pan mnie słyszy? Słyszę pana. Czy pan nie chce pokazać, swojej legitymacji? Chcę panu ukazać, tylko to proszę. To proszę mi na początku oddać dowód. Czyli nie, pan nie chce pokazać swojej legitymacji. Dobrze, to będzie złożone na pana zażalenie. Dobrze. Bo wcześniej pan przychodził do mnie i się pytał, czy jestem człowiekiem. To pan miał wątpliwości. A ja mam wątpliwości, czy pan jest policjantem. Za chwilę pan straci tę wątpliwość. No to ciekawe jak. To jest taka forma groźby? Nie, forma groźby. Okaże legitymację. Ale spisał pan moje dane bez okazania swojej legitymacji na moje wezwanie. Nie chciał pan oddać dowodu. Na początek... Po pierwsze... Podałem... Imię i nazwiska, jak tutaj chodziłem, ale stopy. I teraz pokazuję, legitymację służbową. Ale pan już oczywiście nie ma czasu, tak? Bo pan Nie mam czasu na funkcjonariuszy, którzy nie mają czasu dla obywateli.